Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym konkursie indywidualnym na skoczni w Zakopanem HS94. Przypomnijmy, że dwóch Austriaków się nie zakwalifikowało, Michał Hajbek i Jan Hörl wygrał kwalifikację Ryoyu Kobayashi, dwóch Polaków, dwóch Polaków w czołowej dziesiątce, trzeci Stefan Kula, czwarty Jakub Wolny, dwunasty Dawid Kubacki, Olek Zniszczą, 13. Maciej Kot, Kilian Pajer, 15. miejsce. No i rozpoczynamy ten konkurs dzisiejszy nocą. Ósma belka, wiatr wciąż 1 do 2 metra na sekundę. Z tyłu skoczni rozpoczyna Peter Preuss i to na pewno będzie zdecydowanie lepszy skok w porównaniu do kwalifikacji. To dużo, 88,5 to jest pierwsza pozycja. No i moim zdaniem, ja sobie obliczyłem, że trzeba mieć tutaj 83-84 metry, żeby się zakwalifikować do drugiej serii, tym bardziej, że na pewno skoki w konkursie będą lepsze od kwalifikacji. Już to widzimy po dwóch pierwszych skokach. Naprawdę będzie się trzeba postarać. Tutaj mamy 20, ale nie wliczoną. Dylan Bartel, druga pozycja, 86,5 metra. Komputer mi wyje, nie wiem czemu. I popatrzmy na Lukasza Chlawę. I też ponad 85. Też 86,5, trzecia pozycja. Ulala. Kamil Stoch, popatrzmy. Nawet mi gra laguje, no co za komputer. Spóźniłem. 81. No nie wiem. Nie wiem, czy zobaczymy Kamila. Jewgeni Klimow, popatrzmy. Też spóźniłem. Będą gorsze noty. Moim zdaniem będzie na piątej pozycji. 82,5, tak jest. I nie zobaczymy Jewgenia Klimowa. Karol Geiger. Bo tu naprawdę będą coraz lepsze skoki. Ja trochę przegiąłem, cały czas V leciałem. 86, to jest trzecia pozycja. Ładne noty. Komputer mi wyje, nie wiem czemu, jak mam neta wyłączonego cały czas. Już od minuty. A teraz Matthew Sokup, Szczęściarz. I przez to spóźniłem. Mam nadzieję, że tam za dużych lagów nie macie. 73,5, siódma pozycja. No niestety tym razem Szczęściarz będzie miał pecha. Ja chwilę tak próbuję to przeciągnąć, żeby się uspokoiło, że może jak macie laga, to żeby się zaraz odlagowało. W ogóle zobaczę, czy to nagrywa. Nagrywa wszystko. Więc się cieszę. A teraz Robert Johansson. Ósma belka, ósmy numer startowy, więc moim zdaniem będzie bardzo dobry skok. 89,5, przypomnijmy, rekord skoczni to jest 90,5, ale już nie pamiętam nawet kogo. Chyba Jakuba Wolnego. Nie, 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 nie. Jaki Jakub Wolny? Nie, nie pamiętam kogo, ale 90,5, jak mi się wydaje. A teraz Mariusz Lindwig, przepraszam, 90. Jezus Maria, 79,5, co się dzieje? Skup się, Karol. Jest przedostatni, na pewno go raczej nie zobaczymy w drugiej serii. Dmitry Wasiliew, Rosjanin. I jest 85. Moim zdaniem będzie w drugiej serii. Ładnie, ładnie, czwarta pozycja. Karol Bis, no, wielki pech. W kwalifikacjach przedostatni. Kamil się nie zakwalifikował, ale Karol ponad 85, nawet tam miał problem nad bólą, gdyby ich nie miał. Moim zdaniem bym był nawet w top 4. Richard Freitag, popatrzmy na Niemca. 13 bodajże. Nie, przepraszam. Był 44 chyba z Karlem Geigerem. A już na dwie nogi dawałem. W kwalifikacjach teraz 90,5. Wyrównany rekord skocznie, ale niestety upadek, więc się to nie liczy. 10 pozycja, ale moim zdaniem zobaczymy go. Zobaczymy go. Na pewno w drugiej serii. Tomasz Markęk. Za bardzo V nad bólą, ale mimo wszystko 84. Ładne noty. No może go zobaczymy, zobaczymy. Ósma pozycja. Teraz Noriaki Kasai. Ależ tutaj nisko ładnie łapał. To jest właśnie Noriaki Kasai. Same 19. Ósma
pozycja. No i popatrzmy na Naoki Nakamurę. Chwalę na dwie nogi, bo już tak nurkowałem w dół. Słabszy przez to noty. 10. pozycja. Ajajaj. Tuż przed Kamilem. I popatrzmy na Jerneja Tamiana. To jest agresywnie. A z tego skoku mogło być naprawdę 80, nawet 8 metrów. Jest 85, 8 pozycja, same 19. Popatrzmy na Olka Zniszczoła. Pięknie w kwalifikacjach. 13 pozycja. Teraz 86, 4 pozycja Polaka, 8 Karol Bis. Na razie wygląda to dosyć ładnie. A teraz Stefan Kraft. Troszkę spóźniłem, ale on sobie poradził, nurkował troszkę. 83, ale ładne noty. 12 pozycja. Tu za Tomasem Merkengen. Tomasem Markengen. A teraz Daniel Huber. Pech tutaj Austriaków, ale przyzwoicie Daniel Huber. 86,5, to jest trzecia pozycja, ładne noty. I popatrzmy na Daiki Ito. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. 87,5, same 19,5, to jest trzecia pozycja. Teraz cenę Preutz. Był również wysoko, nie, 15 chyba miejsce, nie, był nawet chyba wyżej. Cenę Preutz w kwalifikacjach, ale teraz coś ma problemy za bólą. 80,5 metra jest nawet za Kamilem Stołem. Niestety cenę Preutza nie zobaczymy. Oczywiście tu się liczy nota, nie punkty. Tak mówię, że tutaj 200 punktów Kilian Payera, ale oczywiście i tak na razie wygrywał, nam ma najwyższą notę. Tutaj liczymy notę, oczywiście z kwalifikacji również się liczy, więc cenę Preutz tutaj troszkę też zapunktuje. Władimir Zografski, 83, 15 pozycja. A teraz Czesmil Korzyszek. Ależ agresywnie Czesmil Korzyszek, 83, ładne noty w miarę. Tuż przed Kamilem Stochem. I popatrzmy na Yuki Asato. Tu będzie ładnie. Ale specjalnie spóźnił lądowanie, myśląc o nowym rekordzie, ale jednak nie. 90, 18,5, druga pozycja i teraz Jewchen Marusiak. Popatrzmy na Ukraińca. Za bardzo fał, ale bardzo ładnie równo leciał. Myślę, że będzie miał bardzo ładne noty. 19, 88 i metrów. To jest piąta pozycja. A teraz Filip Aschenwald. Ładnie wyciągnął na końcu, ładnie, ładnie. 88 to jest również piąta pozycja ex aequo. Bardzo ładnie to wygląda, dwa z rzędu. Ex aequo dwóch Japończyków w top 4. Ładnie. A teraz Johan Andre Forfang, 39. Bodajże w kwalifikacjach teraz musi się poprawić, spóźniłem. No coś nie idzie, ogólnie chyba w całym summer jumpie. Nie idzie, ponieważ jest na 30 pozycji. A teraz Anze Semenić. Bardzo ładnie w kwalifikacjach, małe problemy nad bólą, ale 87, 7 pozycja, 19,5. Bardzo ładnie. I teraz Andreas Alamoma. Będzie bardzo ładnie. 90, piękne noty, pierwsza pozycja. Piotrek Żyła, popatrzmy, 30 numer startowy dzisiejszego konkursu nad bólą przesadził Piotruś Żyła. A był wysoko. No nie zobaczymy. I Piotrka, i Kamila, ale czy zobaczymy Maćka? 15 w kwalifikacjach. Spóźniłem. Jeszcze upadek. Nie wiem. Ja chcę Kilianem Payerem skoczyć daleko. I skaczę. Polakami chcę również. Karolem. No i co? I gówno. Czasem się uda. Ale
Kilianem to się cały czas udaje. A Polakami jakoś nie mogę. Ja nie rozumiem czemu. Dominik Peter, Szwajcar. Nie wiem czemu teraz przechodzę coś w dół. Ja już jestem jakiś chyba wkurzony. Szwajcarem tak zwalić, no. Konstantin Schmidt. Coś nad bólą idę w dół i potem... Już nie da się tego uratować. 87,5. Nie wiem, która pozycja. Popatrzmy na Markusa Eisenbichlera i się uspokójmy. O, ho, ho. Dało się nawet więcej. 88, piąta pozycja, same 19,5 i Paweł Wąsek. No ratuj Polaków, no. No cholera, ci słabsi będą teraz wysoko, a ci mocni opadli. Cały czas nisko, no ryzykownie. 84,5, 21 pozycja, na razie jest zagrożony. Nawet spoza. I popatrzmy na Domena Preuza, bo to chyba on jest rekordzistą tej skoczni, ale za wcześnie się wybił w cholerę. Jest dopiero 24, 83 metry. Ja nie wiem, czy go zobaczymy w drugiej serii. Junshiro Kobayashi. Świetnie skacze w Polsce i to potwierdza. 88,5, 10 pozycja. I popatrzmy na Jonathana Leroyda, który był daleko w kwalifikacjach. Nie wiem, coś spóźniam te skoki. Spóźniam cholernie. Początek konkursu był naprawdę wyśmienity. Same 19, 28 pozycja. Popatrzmy na Stefana Laje. Bardzo ładnie. 89, 1, 20 to jest druga pozycja. Egzekwo z Robertem Johanssonem i chyba jeszcze kimś. A teraz Ryoyu Kobayashi. Zwycięzca kwalifikacji. Popatrzmy jak poleci. Przyzwoicie ładnie, 87,5, same 19, 19,5, 10 pozycja, nie, jednak Robert Johansson jest sam, ze Stefanem Laje na drugiej pozycji, a teraz Stefan Hula, spóźniłem. I upadek. Gdybym nie spóźnił, by było daleko, bo naprawdę równo leciałem, nawet no, doleciałem do 80 metra, więc na pewno by była czołówka, nawet top 10, a tak to niestety poza konkursem. Poza drugą serią, przepraszam. Tomasz Ventura, Czech. Mhm. 80 metrów. No i Dawid Kubacki. No ratuj Polaków. No, Stefanem Hulą zawsze tak ładnie skacze. W sumie chyba jest wysoko też w rankingu w miarę. A nad bólą Dawid poszedł w dół. A na pewno w letnim sezonie był Stefan Hula wysoko. Nie wiem jak tutaj w Summer Jumpie, ale zawsze ratuje Polaków. Zresztą przecież w kwalifikacjach był trzeci Stefan Hula, czwarty był Jakub Wolny. A teraz pechowiec Daniel Andre Tande, ale ciągnie ładnie. 87, same 19, 15 pozycja i tak przynajmniej powinno być w przypadku Stefana Huli. A teraz Giga Jelar. No, teraz czołówka ostra. Ostro tam podniósł narty, ryzykując Słowenię, ale Słoweńcy tacy są, 19, dopiero 12 pozycja. I popatrzmy na ostatniego z Polaków, Jakub Wolny. Wszystko dlatego, że spóźniłem. Bo normalnie gdybym nie spóźnił, on idzie w górę. A jak idzie w górę, to potem trzeba troszeczkę w dół dać, a ja cały czas na dole wyskakuję. I dlatego tak zwalił. No niestety. Kwalifikacje dla nas. W miarę tutaj konkurs. Najlepszy z Polaków jak na razie. Oleg Zniszczoł 16, Karol Bis 21, więc kompletnie jakieś nieporozumienie tutaj. Przecież jesteśmy u siebie. Andreas Wellinger. Polak. Niemiec. Jezus Maria, Polak. I 28, 83 metry, 19. Zostało trzech. Timi Zajc, Roman Kudelka i Kilian Payer. Ale Timi Zajc opala. 90, piękne noty. To jest pierwsza pozycja. Roman Kudelka. Trochę za wcześnie, ale również ładnie idzie.
poniżej 85-84,5, ale 2,20. Dopiero 22 pozycja. Ale popatrzmy na lidera. Kylian Payer. Ajajaj, troszkę tam na dole w dół poszedł. Ale 88, same 19,5, to jest siódma pozycja. Na pewno lepiej niż w kwalifikacjach. No i zaczynajmy tą drugą serię jak najszybciej, jak najprędzej. Już tu nie mówię, kto się nie zakwalifikował. Od 43 miejsca do 48, sami Polacy. Rozdziela ich na 44. Szczęściarz, Matthew Soukup, Forfang 49, Dominik Peter 50. Co tu się stało? Kam jest to 37, Domen Proc 33. Zobaczymy Richarda Freitaka, więc będzie 31, a prawie by było 32. Karol Bis 24, Paweł Wąsek 29, Olek 18, 4 na 18, 4 na 14, Ryu 12, a pierwszy był w kwalifikacjach. Drugi był w kwalifikacjach, Roman Kołdelka, a jest teraz na 23 pozycji, potem był też wysoko Timi Zajc, ale ogólnie no, mamy wysoko tych dobrych skoczków w realu, więc będzie i tak w miarę ciekawie. Rozpocznie Richard Freitag, 31 po pierwszej serii, 90,5, ale niestety upadek. Ależ ładnie! 87, ładne noty, oczywiście obejmie prowadzenie, skacze jako pierwszy i popatrzmy na Stefana Krafta. Mówiłem, że trzeba skoczyć te 83, żeby się dostać do drugiej serii. Przeskoczy tutaj Richarda Freitaga, dokłada też 2,5 metra w porównaniu do pierwszej serii, a teraz Paweł Wąsek na 29 pozycji. Za wcześnie się wybiłem, za bardzo V. Trzeci. Boże, ale ładny not. No nieporozumienia tutaj. Jesteśmy u siebie, a nie umiemy skakać. Aj, Markęg by było daleko i wysoko było. Jezus Maria, spieprzyłem. Ale jest chociaż z gorszymi notami za Pawłem Wąskiem. Konstantyn Schmidt. No ja się muszę tutaj skupić cholernie. 27 pozycja po pierwszej serii. Też nie lubię trochę tych mniejszych skoczeń, ale ta jest w sumie nawet fajna. 86, pierwsza pozycja. I popatrzmy na Noriaki Kasajego, 25 pozycja po pierwszej serii. Troszeczkę chyba spóźniłem, ale jest pierwszy, bowiem ładne noty, same 19,5. Popatrzmy na Jerneya Damiana. Chyba nie wyprzedzi. Będzie drugi. Jednak pierwszy, 87,5, 2,19,5. Ładnie. I no i Karol Bis, popatrz. Tylko nie jak Paweł Wąsek i tak na pewno nie będzie, choć V. Ale na pewno zdecydowanie lepiej. I podobnie jak w pierwszej serii, trzecia pozycja na razie Karola. I popatrzmy na Romana Kołdelkę. On jest drugi w Summer Jumpie. No musi tutaj spiąć się teraz na wyżyny. Będzie moim zdaniem pierwszy. Znów noty. Przepraszam, że tutaj 20 się pojawiła, już o 2,5 punktu wyprzedza. Łukasz Chlaba, Czech. Za wcześnie się wybiłem. I przez to nie doleciał, ale 86,5 to jest co w pierwszej serii, 2,19,5, 1,19 to jest druga pozycja, dwóch Czechów na prowadzeniu. A wcześniej Roman Kutelka wyprzedził Jerneya Damiana. Karl Geiger, 18 po pierwszej serii, bowiem tutaj było 4 zawodników na 18 pozycji. Karl Geiger nisko, agresywnie, bowiem już nad bólą spieprzył 2 metry bliżej niż w pierwszej serii, ale piąta pozycja, same 19, jest naprawdę przyzwoicie. Dimitri Wasiliew, było ładnie wysoko. Ale jakiś tam zły powiew nad bólą i opadł. Już nie będę tego komentował. Teraz Oleg Zniszczol. Najlepszy z Polaków. W pierwszej serii troszkę się spóźnił z wybiciem. Jest piąta pozycja, pół metra bliżej niż w pierwszej serii. A Karol Bis, siódma. A Karol Geiger, szósty.
Mamy dużo Niemców na razie w czołówce. Daniel Andre Tamde, taki mały pechowiec. Teraz ciągnął ponad 80, ale dosyć kiepsko. 10 pozycja dopiero i popatrzmy na Tylena Bartola, który jest chyba przedostatni w tym Summer Jumpie. A teraz ponad 84. 85 same 19,5 to jest czwarta pozycja. Ładnie, chociaż mogło być zdecydowanie lepiej. Daniel Huber, 14 pozycja, 86,5. W pierwszej serii trochę pech w kwalifikacjach Austriaków, a w konkursie Polaków. Piąta pozycja, metr bliżej w porównaniu do pierwszej serii. Popatrzmy na Junshiro Kabeshego, on tu uwielbia skakać. Pokazał to w kwalifikacjach i właśnie w pierwszej serii, teraz troszkę za wcześnie się wybił. Nisko szybuje i tym razem się nie udało, ale każdy skok ponad 80 metrów. Ładne noty, 19,5, to jest 10 pozycja. No i Żiga Jelar, który bodajże jest 5 czy 6 w Summer Jumpie. Trochę spóźnił i krzywo leciał, ale doleciał! Jak on to zrobił? Pierwsza pozycja. Tyle co w pierwszej serii, 87. I Anze Semenić, popatrzmy. No tutaj Timi Zajc i Żiga Jelar idą po swoje. Trochę za wcześnie teraz Anze Semenić agresywnie, nie wiem czemu! Przepraszam. 18. No i Ryo Kobayashi. Ja nie wiem, czy nie będę tego musiał wymutować. No ale popatrzmy. 87,5 w pierwszej serii. Teraz wysoko kwalifikacje. Wygrał i na razie będzie na prowadzeniu. 89,5. Piękne noty. Ryo Kobayashi. Liderem. Jevhen Marusiak. 10 po pierwszej serii. Już mamy czołówkę. Bardzo ładnie się spisał Ukrainiec, a i chyba wyprzedzi Ryoju. 89,5, tak jest, 1,20 wliczona, wyprzedza aż o 1,5 punktu. Ale to fajnie wygląda. Kurde, dwóch Czechów, trzech Słoweńców. Fajnie to się ułożyło. Filip Aschenwald, 10 również po pierwszej serii, ex aequo. 88 w pierwszej serii i by było ładnie, gdyby nie to ciągłe V. Potem w sumie mogę nawet ogarnąć jeszcze te 83-4 uzyskać, ale już mi się nie chciało. 17,5, słabiutko, nie będę komentował. Daiki Ito, 9 po pierwszej serii, 87,5. Cały czas V ponad 85 metrów, 2 metry bliżej w porównaniu do pierwszej serii. To jest trzecia pozycja, same 19,5. No i popatrzmy na Markusa Eisenbichlera. On tu potrafi odpalić, ale też potrafi zepsuć. Troszkę spóźnił krzywo, ale w miarę przyzwoity skok. 84,5, słabsze troszkę noty. Siódma pozycja rozdziela Czechów i Słoweńców. Teraz lider klasyfikacji generalnej Summer Jumpa. Kilian Payer, 88 metrów w pierwszej serii. Teraz troszeczkę spóźnił, próbował łapać. 85,5 w 18, gdyby te noty miał lepsze. Szósta pozycja, tuż za Romanem Kołdelką, rozdziela Czechów. W ogóle Lukas Klawa jest daleko, daleko w klasyfikacji. No i Peter Prez jest chyba ostatni. A teraz szósty po drugiej serii. Po pierwszej serii, przepraszam. Ale krzywo! I mimo że łapał agresywnie, to tylko 84 będzie miał słabsze noty i to jest 15 pozycja. A coś sobie nie radzi w tym Summer Jumpie. A teraz Yuki Asato, 5 po pierwszej serii. Teraz trochę za wcześnie się wybił. Zobaczmy, jak poleci. Na 84 metr, sam 18,5, 11 pozycja. Myślałem, że będzie szczęśliwie tutaj dla Japończyków. Na podium może dwóch. No na razie wciąż jest. Zobaczymy. Na razie wciąż są. A teraz Robert Johansson, 89,5 w pierwszej serii, trzecia pozycja. Spóźniłem i trochę w dół poszedłem. Co? 76 metrów, 26 pozycja, 17. Chwilę zrobimy przerwy. No i popatrzcie sobie na tabelę, bowiem muszę odsapnąć. 14 pozycja Olka, więc się poprawi w porównaniu do pierwszej serii. Paweł Wąsek również, Robert Johansson za Pawełem Wąskiem. No szkoda, bo tutaj Robert Johansson mógł tutaj trochę nadrobić. Postraszyć, no powiedzmy.
Stefan Laje. Trzeci po pierwszej serii również, 89 metrów. Bardzo ładny skok Niemca. Markusowi Eisenbichlerowi nie do końca się poszczęściło tym razem. Stefan Laje 87, 2,19,5, 19,3 pozycja rozdziela Japończyków. No i popatrzmy na Andresa Alamomo. Szczęśliwie skoczył te 90 moim zdaniem, ale popatrzmy. Chyba zakochał się w tym obiekcie. 85,5 to jest czwarta pozycja. Skakuje przed Daikito. Jest za Stefanem Laje. No i kończy pierwszy. Lider pierwszej serii, Timmy Zajc, który jest chyba trzeci w klasyfikacji ogólnej. Teraz moim zdaniem jeszcze nie patrzę na werdykt. Moim zdaniem będzie drugi, a może i trzeci, choć powinien być przed Ryoyu. Moim zdaniem tu będą troszkę słabsze noty, już patrzę na noty. 19, mogło być zdecydowanie lepiej. Tak jest, druga pozycja, 87,5. Dało się więcej, krzywo się wybił, 250 ogółem. No i wygrywa Jevhen Marusiak. Coś niesamowitego. Jevhen Marusiak wygrywa. Drugi Timmy Zajc, trzeci Ryoyu Kobayashi, czwarty Stefan Laje, piąty Andras Alamomo, szósty Daiki, to zresztą to wszystko widać, Giga LR, siódmy egzekwo z Romanem Kodelką, dziewiąty Kilian Bayer, moim zdaniem pozostanie na pierwszej pozycji lidera? A może Timmy Zajc go wyprzedzi? Nie wyprzedzi go, przecież ma dwa zwycięstwa, tam musiał przegonić o przynajmniej 20 punktów. Teraz niby Timmy Zajc odrobił do niego tam około 9, ale moim zdaniem nie. Roman Kodelka był drugi, więc tutaj nie ma co w ogóle dyskutować. Jest tylko przewaga pół punktu. Lukas Chlawa 10. Z moim zdaniem pozostania na prowadzeniu Kilian Payer. Karol Bis 19. Najlepszy z Polaków 17. Oleg Zniszczała po pierwszej serii był 18. Chociaż egzekwo tam ze wszystkimi innymi. Karol Geiger 18 właśnie. Paweł Wąsek 29, zamyka tą listę, ja zapiszę jeszcze, Dimitri Wasiliew, Robert Johansson po nieudanym skoku, 29 pozycja, Szczepan Graf się poprawił z 30 na 24, Peter Brodz w ogóle ex aequo, z Karolem na 19, czyli ze mną, Ryszard Fletyk 27, zdecydowanie się poprawił pod względem kwalifikacji, bo tam kompletnie zwalił. Tutaj 90,5 z upadkiem, już się bałem, ale zobaczyliśmy go w drugiej serii. No i 27 pozycja, normalnie by zgarnął chyba 5 punktów, albo 4. A tak zdobędzie 226,5 punktów do noty, więc się dowiemy już po następnym, czwartym konkursie, ale jeszcze nie wiem gdzie, dowiemy się, kto wygra Summer Jumpa 2019, a więc to był trzeci konkurs. Przedostatni, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zostawiacie subki, łapki w górę i do zobaczenia na ostatnim konkursie indywidualnym w systemie zwykłym, bez KO żadnego i potem pora rozpocząć sezon zimowy już niedługo, za jakieś 2 tygodnie. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się ciepło, pa pa!